samiec do 20,5 metra, samica do 13 metrów. Ja pierdzie. Waga, 20 ton. Ja się nie dziwię, że on musi ją upić. Wykłaniam się, Mikołaj Janusz, moje nazwisko. Dzwoniłem się do Izby Wytrzeźwień. Tak. Moim klientem jest pan Rafał Ziemkiewicz, jestem jego agentem. I dzwonię z takim pytaniem, czy przebywają u was również na Izbie Wytrzeźwień kobiety? Oczywiście. W jakiej ilości mniej więcej? Ale co, na miesiąc, czy na... Nie, no w tej chwili. No w tej chwili nie ma żadnej. Nie ma żadnej, o. To zależy. Nieraz są cztery, nieraz jest jedna, trzy, dwie. No, aha, rozumiem, to... rozumiem. A można by no, przyjechać i wykorzystać tę sytuację, kiedy będą cztery, trzy i wtedy no, bzyknąć na śpiocha? Znaczy pan Rafał oczywiście by bzykał, nie ja. Żeby, to znaczy, bo ja tak nie dosłyszałam dobrze, z kim ja rozmawiam. Mikołaj Janusz, mówię, jestem agentem pana Rafała Ziemkiewicza, to jest znany pisarz. Aha. To w sumie to by musiała pani kierownik, nie? Czy udostępnić? Nie, my, on by właśnie wolał to nie trzeźwy niż panią kierownik. Jak? Wolałby to nie trzeźwy niż panią kierownik, kobiety, żeby z nimi ale, tam porozmawiać. Ja rozumiem, ale czy zezwoli na takie coś? Po co panią kierownik angażować? My się jakoś dogadamy między sobą. A nie, to tak to nie mogę. Tak pani nie może. Rozumiem, rozumiem. Ja. Żeby się oficjalna zgoda musi być, tak? Tak, tak. Czyli muszę wystosować pismo. To znaczy ja mogę tu poprosić i wtedy może się najpierw ustnie dogadacie, nie? Wie pani, ustnie to tak nie bardzo z nietrzeźwymi kobietami. No. Ale no to pani już, poprosi, już, pani już, kierownik. Już proszę. Agnieszka, można prosić? Nie wypowiadam się na temat buraków. Ciąg dalszy naszej wzruszającej, romantycznej historii Rafała Ziemkiewicza za chwilę. Ja się boję zasnąć, Kuba. A wiesz, skąd się wziął tytuł Bezsenność w Seattle? Bo tam miał Ziemkiewicz przyjechał, bali się zasnąć, że będzie dymał.